Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Jerzy Gorzelik, lider Ruchu Autonomii Śląska. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy Ramzan Kadyrow właśnie zapowiedział się na dorocznym Marszu Autonomii. No myślę, że się nie zapowiedział, choć o Marszu Autonomii mówił. Chyba nie przyjedzie, bo sądzę, że na terenie Unii Europejskiej mogłoby mu grozić za aresztowanie. Czeczeński Wataszka, tak go nazwijmy, chwali. Ruch Autonomii Śląska, Marsz marszał to To się nie dzieje. To... Tego jeszcze nie było na z całą pewnością. Zyskaliśmy międzynarodową rozpoznawalność, choć e, nie sądzę, byśmy zyskali w osobie kadrowa e, prawdziwego przyjaciela. Niepodległość ten, że Kadyrow na przykład proponuje niepodległość ląską. Tak, e, na, naprawdę, to, to, to e, m, bardzo e, ciekawa. Historia i zupełnie chyba niespodziewana. I w tych kategoriach kabaretowych chyba trzeba o tym mówić. Ramzan Kadyrow w, w ostatnim czasie słynie z tego typu właśnie prowokacyjnych wypowiedzi, które chyba opinia publiczna w Polsce i nie tylko w Polsce traktuje zbyt poważnie. E, no to faktem jest, że mówi dużo rzeczy, często nie, nie mądrych. Ale skąd wziął się ten jego orbicie? E, w, no, e, jest w tym pewna logika, jeżeli chodzi o komunikowanie przez e, stronników Kremla, bo w, mieliśmy okazję już kiedyś o tym rozmawiać. Także w latach 90., kiedy toczyła się wojna w Czeczenii o, o jej niepodległość, w, ówczesny minister spraw zagranicznych Rosji Primakow także posłużył się Śląskiem jako przykładem. Stwierdził, że, no, co by było, gdyby Rosja wspierała. Dążenia separatystyczne na, na Śląsku, więc gdzieś tam ten Śląsk w tej orbicie istnieje. No i to wiąże się z tym, że oczywiście Federacja Rosyjska stara się gdzieś wykorzystywać napięcia, jakie istnieją w krajach Unii Europejskiej czy w krajach, nazwijmy to, szeroko rozumianego zachodu, między władzami centralnymi a regionami. I, I czyni to dwojako, bo czasami rzeczywiście w, w sposób realny przyczynia się do eskalacji, jak w Katalonii, gdzie to potwierdzone jest działanie rosyjskich troli. No, a czasami sieje ferment, wypuszczając weter takie prowokacyjne Sundując. stwierdzenia. Jest tylko jeden problem, chyba, w tej wypowiedzi Kadyrowa. Hasło Rosja może pomóc. To chyba nie jest specjalna zachęta do czegokolwiek. <noise> Dzisiaj no, zwłaszcza w Polsce. No to, to prawda, no ale f, oczywiście y, 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 trudno, żeby autonomiści tłumaczyli się z wypowiedzi Kadyrowa. Wy te... kiedykolwiek mieliście w swojej... Twoi takiej retoryce hasła niepodległego Śląska? Nie pamiętam, ale może... No może... nie, nie. I zapewne... <gry> Republiki Śląskiej? I zapewne, zapewne w, nie przejmiemy się tym, że Ramzan Kadyrow sufluje tego typu hasła. No, w, w, autonomia, którą proponujemy, mieści się w, w logice pewnych procesów politycznych w Europie Zachodniej. My konsekwentnie stoimy na tym gruncie. Jak już miałem okazję od wczoraj wielokrotnie powtórzyć, nie marzy nam się Górnośląska Republika Ludowa. To, co dzieje się w okupowanym Donbasie, to jest bardzo odległe od naszej wizji funkcjonowania Górnego Śląska w Europie regionów, bo o tym mówimy od lat. Jerzy Gorzelik, lider Ruchu Autonomii Śląska jest naszym gościem. Dogrywka w sieci już za sekundę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Już teraz na żywo. Dogrywka w sieci. Tylko na radiopiekary.pl. Marcin Zasada, witam ponownie. Jerzy lider ruchu Autonomii Śląska, jest z nami. Po raz drugi Państwa i Pana witamy. E, jeszcze raz Ramzan Kadyrow, Górny Śląsk. E, a więc. Konkludując niepodległy Śląsk w imię, to, to może najlepsze, imię walki z satanizmem. nazyfikacji no <grym> Polski. No <to, grym> takie rzeczy i chyba się najstarszym autonomistą nie śniły. Sądzę, że ta wypowiedź rzeczywiście, co by o niej nie powiedzieć, że ta jest bardzo oryginalna. To połączenie rozmaitych wątków yy, yy, z pewnością może być uznane za zaskakujące. Yy. Hedero, tak jak mówiliśmy, no, mówi duż, dużo różnych rzeczy. W kwietniu zdaje się opowiadał, że Kijów zostanie zajęty w 6 dni. No, e... Jego prognozy się nie, nie sprawdzają. Często jego prognozy było, by, bywają e, dość kontrowersyjne. Natomiast e, mm, lata temu była taka historia, e, jak z dwóch śląskich działaczy napisało do samego Putina, <noise> że, że proszę nie kierować rakiet e, w stronę, w stronę Śląska. Może... Wspominają ten list, tę korespondencję w Moskwie z łezką wokół. A, może nie aż tak, ale yy, wystarczy użyć yy, jakiejś internetowej przeglądarki, <grywki> zrobić drobny research, żeby rzeczywiście dotrzeć do tego typu materiałów, bo przecież one były komentowane w mediach. Yy, ale. Yy, no, yy, Pamiętajmy, że to był list tak naprawdę marginalnych górnośląskich środowisk, nawet chyba środowisko to za dużo powiedziane, od którego cały ten główny nurt górnośląskiego regionalizmu się jednoznacznie jednoznacznie odciął myślę, że absolutnie jakimś jakiś realnych nadziejach Rosji na to, że można zinstrumentalizować ruch śląski. Nie może być mowy, bo najlepszym dowodem na to, że Rosja nie zamierza wspierać śląskich aspiracji jest właśnie wypowiedź Ramzana Kaderowa. No, Rosja nie mówi o tym, kogo chce wspierać. Jeżeli mówi o, o, o kimś, że chce go wspierać, to jest to najlepszy dowód na to, że nie ma absolutnie takich zamiarów. No i sądzę, że no, rosyjskie służby, co by nie powiedzieć o Federacji Rosyjskiej jako państwie, to jednak rosyjskie służby są dosyć sprawne i mają świadomość, że tu na Górnym Śląsku. Raczej ta ich pomoc nie zostałaby przyjęta z wdzięcznością, i nie jest to region, w którym takie próby siania fermentu, destabilizacji mogą przynieść jakiekolwiek skutki. Czyli sam pan powiedział, że śląski czeczenia to nie jest pierwszy przypadek, kiedy pojawiają się w jednym zdaniu z ust rosyjskiego polityka, pamiętna wypowiedź Primakowa na temat wspierania niepodległości Czeczeni. E, no. A w zamian za to wspierania ewentualnie separatystycznych <laughs> dążeń na śląsków. No i to, to, to potwierdza tylko moją tezę. No, nic się nie wydarzyło od wypowiedzi Primakowa w kwestii tego wsparcia. Eee, przynajmniej ja go nie odczułem, ale nie sądzę, by ktokolwiek z górnośląskich działaczy... Może działacze, albo śląscy działacze powinni napisać do y, Kadyrowa, <laughs> że oferują pomoc w niepodległej, w odzyskaniu niepo, od, zdobyciu niepodległości przez Czeczenie. No, y, y, Ramsan Kadyrow jest akurat tym, który bardzo aktywnie działał przeciwko niepodległości y, Czeczenii. No, Czeczenia teoretycznie ma autonomię, ale z pewnością nie jest to taka autonomia, jaką by mogli wymarzyć sobie mieszkańcy nie tylko Górnego Śląska, ale jakiegokolwiek innego regionu Unii Europejskiej. Dlaczego Ruch Autonomii Śląska znalazł się, że tak powiem, pod obserwacją rosyjskich służb, jeżeli to nie jest za duże słowo nawet? Pod obserwacją. Myślę, że pod obserwacją znalazły się przekazy medialne, bo to jest najprostsza droga do tego, by znaleźć gdzieś jakiś czuły punkt i tam retorycznie nacisnąć, co zrobił, co zrobił Kadyrow w skali państwa polskiego. Ruch Autonomii Śląska jest y, jedynym ugrupowaniem, które y, w, y, w sposób tak wyrazisty i jednoznaczny kwestionuje relacje między władzami centralnymi y, i regionami, bo przecież mówimy nie tylko o Górnym Śląsku, ale generalnie mówimy o tym, że Polska jest państwem zbyt scentralizowanym. Y, no więc no, f, 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 można było y, użyć tego jako pretekstu. Właśnie do wypowiedzi wtedy Primakowa, teraz yy, Kadyrowa. Gdyby nie ten pretekst, znalazłby się inny, tak? Pretekst, czy uznano, że jesteście po prostu dobrym celem w obliczu E, pewnych historii, które wydarzyły się w, również po, znaczy na granicy Rosji i Ukrainy? Jeszcze wtedy? Ja, ja sądzę, że nie tyle, że, no celem być może pośrednio, bo proszę zobaczyć, jakie są reakcje po wypowiedzi Kadyrowa. Łatwe do przewidzenia, tak? No, pojawiają się oczywiście e, czołowi komentatorzy, dzisiaj związani z obozem władzy, paradoksalnie przed rokiem 89, niejednokrotnie związani z, z partią, e, która utrzymywała dosyć zażyłe reakcje, relacje z Kremlem, które, którzy tę wypowiedź wykorzystują po to, by atakować Ruch Autonomii Śląska. Ale yy, nie jest to dla nas nic nowego, tak? Tego typu ataki... Czyje wypowiedzi pan ma na myśli? O pewnego kabareciarza, który dzisiaj jest takim jedną z twarzy obozu władzy. Tak? Jan Pietrzak? Tak, tak. Zaatakował Ruch Autonomii Śląska za to, że Tak, tak, tak. Pochwalił tak tak, Kadyrow... tak, tak. tak. Postu... Was tak, tak. W Więc w stały repertuar zarzutów, postulatów, by zajęły się nami służby, no, ale my jesteśmy do tego przyzwyczajeni. E, zatem e, no, naszą reakcją nie będzie jakaś radykalizacja, czy e, tym bardziej zwrot e, na wschód, by tam szukać e, pomocy. My mamy swoją drogę, e, którą konsekwentnie. Podążamy, a tradycyjnie nasze zarzuty wobec państwa polskiego wiążą się z tym, że to państwo wciąż jednak jest zbyt odległe w naszym przekonaniu od pewnych zachodnich standardów. Zachodnich standardów. Zatem byłoby nieporozumieniem, gdyby ugrupowanie, które postuluje to, by Polska była bardziej zachodnia, szukało przyjaciół na wschodzie. Tu mówimy o kuriozalnej, tak to określimy, wypowiedzi Kadyrowa na temat Śląska. Natomiast w Polskim Sejmie mamy parlamentarzystów, którzy dosyć jawnie, e, i to mówią nawet ich stronnicy, z, chodzi oczywiście o kilku polityków Konfederacji, czy związanych z Konfederacją, hmm. mówią, że powielają przekaz Russia Today. To o czym to świadczy? Czego to jest dowodem? Ja bym to też nie przypisywał jakiegoś wielkiego znaczenia, ponieważ no, w, w, trudno sobie wyobrazić, żeby w, w kraju stosunkowo dużym jak jest Polska w, wszyscy myśleli o geopolityce, o relacjach międzynarodowych tak samo. Więc mnie nie dziwi, że jest grupa polityków, która. Wykazuje prorosyjskie i antyzachodnie tendencje. No, to też wyrasta z pewnej polskiej tradycji politycznej. Tak było w, w, wiele lat temu, czy nawet ponad wiek temu. No i dzisiaj też taki nurt polityczny, choć sądzę o bardzo ograniczonych wpływach, występuje. Nie jestem ty zaskoczony. To znaczy, nie wyciągałbym z tego wniosków, iż wszyscy ci ludzie, czy nawet większość z nich, to są agenci Kremla. Może agenci wpływu, ale na pewno nie etatowi agenci Kremla. No, demokracja ma to do siebie, że można w niej myśleć różnie, można w niej nawet nie myśleć i mimo to funkcjonować w życiu publicznym nawet na tym poziomie, jakim jest Parlament Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast oczywiście ja się z tą oceną sytuacji, e, która jest jakimś powieleniem perspektywy Kremla, głęboko nie zgadzam jak większość społeczeństwa. A propos ag agentów, e, mieli, pan miał do czynienia swego czasu z człowiekiem, którego nazwisko cały czas przewija się w, przez, w różnych raportach tak, e, tak. dotyczących wpływ, rosyjskich wpływów w Europie polityków, którzy tego typu. Mm tego typu wpływy, za, za tego typu wpływy odpowiadali. No i wtedy w czasie już wojny w Dąbasie zgłosił się do pana Mateusz Piskorski. Tak, tak. Po, już po ustaniu tych działań wojennych 2014 były roku. były polityk samoobrony, były polityk PSL również? samoobrony na pewno, na pewno całej samobrony. biografii politycznej nie jestem w stanie zrekonstruować. Tak, tak. I uznano... No ja myślę, że wtedy... Wtedy był chyba szefem pro jakiejś pro partyjki w partyjki. Zmiana, tak. Tak, tak. w Polsce. I, I myślę, że to, to, być, to mógł być jakiś sondaż, tak? Czy, czy jesteśmy środowiskiem podatnym na tego typu Propozycja chodziło wtedy o to, by wziąć udział w okupowanym Donbasie w jakiejś konferencji poświęconej kwestiom samostanowienia narodów, autonomii. Pan do Donbasu, jako przedstawiciel Śląska, w sprawie no, samostanowienia narodów. No to paradoks, prawda? Bo jeżeli sobie przypomnimy, że w 1945 roku kilkadziesiąt tysięcy Górnośrodków wybrało się w tamtym kierunku. I to właśnie przede wszystkim do, czy w dużym stopniu do Donbasu. Wybrało się to. Jest, to delikatnie ich wybrano, się. można powiedzieć, tak. tak. No, więc nie, nie, nie zdecydowałem się podążyć w te ślady. No, ta propozycja zabrzmiała dla mnie wtedy dosyć humorystycznie. No, później służby państwowe zarzuciły temu, który ją składał, świadome działanie. W, w porozumieniu, tak, ze służbami rosyjskimi. No, to myślę, że to już. A pan to pan też, bo pan z nim rozmawiał tak, wtedy tak, na, tak. na to jego zaproszenie. Mhm. To, to tak, nie wiem, z ciekawości, czy, 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 czy pan. No, no, nie no, wiem, wiązał pan jakieś nadzieje z tym, z tym co zaproponuje no, no, pan? No, 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 zostałem, zostałem zaproszony na kawę w Katowicach, poszedłem na takie spotkanie, posłuchałem, no, nie wiedziałem, czego ono będzie dotyczyć. Natomiast no, ta propozycja była dosyć zaskakująca, już nawet abstrahując od całego kontekstu politycznego, no, pomysł, żeby gdzieś wybierać się na konferencję na terytorium okupowanym. To, to pomysł dosyć śmiały. Pan odmówił, jak rozumiem, no na, tak, na, na, tak. Ten, na tę propozycję. Ja a myślę, się... że gdybym nie odmówił, to byśmy dzisiaj tutaj sobie tak sympatycznie nie rozmawiali. <laughs> okay. No a e, po te, jakiś czas później Piskorski został zatrzymany przez ABW, zdaje tak, się to. Tak, tak, do tak. Pana też w związku z tym? Telefonowano albo zapraszano do... Tak, no. Myślę, że wszystkich tych, którzy kiedykolwiek mieli do czynienia Wysko, z panem Biskarskim? Biskarskim, tak. No tak. Co? Proszę, do Warszawy? Bilecik no. przesłuchanie? To rozmowa, tak, oczywiście. To. E, co, jaki będzie tego, tego, tego ciąg dalszy? Całej tej historii? Z, czy to jest taki jednorazowy wybryk Kadyrowa? Czy będziemy A, mieli no do czynienia z jakąś, z jakąś jeszcze bardziej, bardziej zmasowaną e, polityką nie sądzę, nie sądzę. Ja myślę, że te w, za, za jakiś czas y, media będą się ekscytowały kolejną wypowiedzią Kadyrowa. Może akurat nie w Polsce, bo nie Polski będzie ona dotyczyć, ale y, sądzę, że z pewną regularnością y, y, namiestnik Czeczeni z nadania rosy, rosyjskiego. Yy, 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 prowokuje właśnie różnymi stwierdzeniami, które chyba właśnie na to są obliczone, na ten taki żywy rezonans. Żywy rezonans w przypadku yy, rezonana kaderowa to, to często jest yy, wiele, ma wiele znaczeń. Pamiętam jak fotografował się yy, gdzieś sugerując, że jest na froncie ze swoimi żołnierzami <grym> potem wytknięto mu, że to nawet nie opuścił Rosji, bo Widać było tam stację benzynową, których nie ma, no, której nie ma na terytorium tak, Ukrainy. Tak, no w trakcie tej wojny stał się on niewątpliwie taką bardzo medialną postacią e, i dba o to, by tę swoją, no. E, 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 Specyficznie rozumianą popularność tak, pielęgnować, więc no, tu nie mam wątpliwości, że nastąpią kolejne wypowiedzi, które zapewne już w ogóle nie będą dotyczyły spraw śląskich. No, nie sądzę, by śląsk był przedmiotem jakiegoś strategicznego planu. Wręcz jestem przekonany w ludzi związanych z Kremlem. Natomiast no, zapewne ci, którzy już teraz tak, wykorzystali sytuację, by. Yy, przypinać Łatki Rasiowi, yy, yy, będą to wspominać. No, dziwnym trafem nie każą yy, w, tłumaczyć się yy, w, władzom Polski z tej denazyfikacji. Tak? Czyli no, jakby yy, twierdzą, że coś jest na rzeczy, w wypowiedzi Kadyrowa, ale jakby nie, nie, nie w przypadku denazyfikacji czy desatanizacji. No, gdyby byli konsekwentni, zapewne. Kadyrow. Postulowaliby odprawienie egzorcyzmów. Kadyrow zapraszający rządem. raj, żeby odprawiać egzorcyzmy w Polsce, to, to myślę, że nawet Hieronim Bosch by tego nie namalował. Gdyby miał okazję, oczywiście. No, mógłby mieć z tym problemy, mogłoby tak, że to przekroczyć jego. Panie Przewodniczący, wyobraźnię. jeszcze na koniec. Marek Plura. Jak pan zapamięta tego człowieka? No, to jest tak, że kiedy człowiek odchodzi, Rzeczywiście no, to, to jest to okazja do jakiejś refleksji nad tą drogą, którą przeszedł. Ja Marka Plure przede wszystkim zapamiętam jako człowieka, który miał dobre życie. Który, no, można powiedzieć, żył na kredyt, bo jego choroba była na tyle ciężka, że te rokowania, no, jak mówią, powinien był umrzeć, kiedy miał 20 lat. Tak? Dożył pięćdziesiątki i dożył bardzo intensywnie. No, i jak na to spojrzeć z tej perspektywy, to rzeczywiście podziw budzi hard ducha tego człowieka. No, takie życie z wyrokiem, który wydała medycyna i to życie, w którym tak wiele osiągnął, no, to niewątpliwie jest coś, co wspominać należy z głębokim szacunkiem i z takim szacunkiem i sympatią będę myślał o Marku. Pamiętam. Y Zimierza Kuca, nie przypomnę sobie cytatu, ale kiedyś hmm. pytałem go o, o Marka Plurę między innymi, powiedział coś w stylu, że to my starających się wówczas o język regionalny, to czy znaczy nas starających się w Sejmie, to jest dwóch, ja stary chłop i Marek na wózku, to tak e, staramy, staramy się to wy, wydreptać, że ale tak powiem. Marek na tym wózku bardzo daleko Natomiast dojechał. Marek faktycznie, faktycznie, Marek Plura faktycznie z, y, y, Biorąc pod uwagę wszystkie przeciwności losu, które go dotknęły, to, to miał niesamowitą e, chęć działania i jedna rzecz, której nie skończył. Zapowiadał kolejną e, inicjatywę e, poselską, senacką, właściwie na rzecz uznania języka śląskiego za język regionalny, co będzie z tą historią, biorąc pod uwagę też zapowiedzi opozycji, że jak wygramy wybory, to w rok e, ten język regionalny. Uchwalimy. Tego bym nie wykluczał, już też mieliśmy okazję kiedyś na ten temat rozmawiać. Uważam, że to jest teraz taki program minimum e, i to jest taki postulat, z którym. Tak jest, e, o, czy my chcemy w to znaczy my. Y y y y ludzie, którym na tym zależy, chcą na tym... Y Ale, y y y y są w to wierzyć. Opozycja jest z tym y, już jakby oswojona i, i, i osłuchana. Nawet wśród polityków PiSu pojawiają się głosy przychylne temu postulatowi. Więc oczywiście ważny będzie nacisk i wola parlamentarzystów, którzy no, oby poszli w ślady Marka Plury. I sądzę, że to jest realne. Natomiast o choćby mniejszość etniczną, o rozsądną decentralizację państwa, o to będzie trzeba jeszcze. Jak sądzę, długo i ciężko powalczyć, no bo nie ukrywajmy, my musimy włożyć olbrzymi wysiłek i to wieloletni wysiłek, żeby pewne idee, które nam wydają się oczywiste, stały się takimi dla parlamentarzystów, no, nawet tych z Górnego Śląska czasami. Zatem język regionalny, wydaje mi się to realne, mniejszość etniczna, Zdecydowanie zdecydowanie mniej. No, myślę, że władze centralne, także Parlament w nowym składzie, będą nam skłonne dawać tylko tyle, ile sobie wydrzemy wieloletnią pracą. Czyli Donald Tusk miał rację mówiąc, że Ślązacy, załatwcie sobie, to nikt wam jak to powiedział nie zafika. chyba. No, Donald Tusk oczywiście zachował się jak no, niestety klasyczny polityk, czyli jak hipokryta, bo oczywiście. Donald Tusk powinien wiedzieć, że górnosiązacy włożyli wielki wysiłek w to, żeby uzyskać status mniejszości etnicznej. Ja przypomnę obywatelską inicjatywę ustawodawczą. To chyba za premiera Tuska została zmielona. Yy, dokładnie, nie pamiętam już czy nie za jego następczyni, ale niewątpliwie to był ten czas, kiedy platforma mogła w ten sposób w te aspiracje, tym aspiracjom wyjść naprzeciw. Tego Donald Tusk nie zrobił, a chciałbym jeszcze raz uświadomić wszystkim, że zebranie 140 tysięcy podpisów bez zaplecza w postaci związków zawodowych, związków wyznaniowych to jest coś, co bardzo niewielu się udało w historii Rzeczpospolitej Polskiej. No, i należałoby oczekiwać, że polityk partii, która odwołuje się do obywatelskości, ten wysiłek doceni. Tak się nie stało. Donald Tusk no, wypowiedział słowa, które wypowiedział, być może zaskoczony pytaniem, które padło do niego z sali. No, ale czegoś więcej można by się spodziewać po, polityce, który, po polityku, który prezentuje się jako twarz takiej dojrzałej demokratycznej siły. Mm, tak krótko, na ile to możliwe, Jaki co z tego będzie? Załóżmy, że ten język regionalny zostanie uchwalony, załóżmy, że po, nawet po następnych wyborach, rok po następnych wyborach, więc zostało nam dwa lata na to, żeby to dostać. Co? <kłysy> Jaki będzie efekt, co my z tego będziemy mieli, tak naprawdę? Ja proszę nie mówić, że e pielęgnowanie i tak dalej. Konkretny, konkretny, namacalny efekt, biorąc pod uwagę to, gdzie jest język śląski dzisiaj, a gdzie mm -hmm. był jeszcze z 10 lat temu. No, myślę, że te działania, które są obecnie prowadzone tak, i, i które są wynikiem osobistych pasji jakiegoś grona ludzi, że one zyskają wsparcie i będą miały charakter usystematyzowany. Sądzę, że to, jest, to otworzy szansę na to, że język śląski się odrodzi. W, że przestanie być tym językiem, któremu gro, grozi rozpłynięcie się tak, w języku e, urzędowym. Natomiast żeby ta szansa była wykorzystana, oczywiście dalej będzie konieczny ten zapał, który już dzisiaj widzimy w działaniach wielu autorów, tłumaczy, ludzi propagujących. No i tam język, ten go. język żyje w literaturze, zwłaszcza w literaturze w teatrze, ale też na koszulkach. To prawda, tak, tak. Ale, w reklamie. Y, ale jednocześnie myślę. I nigdy, że nie miał to, się lepiej. Y, jednocześnie jednak grono użyt, użytkowników się kurczy, bez względu na to, co pokaże spis powszechny. Pamiętajmy, że y, y, Śląski i Śląski to są dwie różne rzeczy, tak? Czyli y, y, te, ten Śląski nieustannie podlega presji języka dominującego y, i ten y, współczesny Śląski, nie mówię o, o Śląskim. E, tych autorów, którzy starają się ten język jakby rewitalizować. E, ale ten powszechnie używany jest pewnie dosyć odległy od tego, który można było usłyszeć Każdy kilkadziesiąt lat temu. ewoluuje, to, 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 to prawda, jest naturalny to proces. Tylko, Ostatnie, o, tak? tak, tylko czasami ta ewolucja może zakończyć się jego rozpłynięciem. Tak? Ostatnie pytanie. Wybory parlamentarne samorządowe, ruch autonomiczną albo w ogóle szerzej regionaliści. Jaka aktualnie koncepcja i formuła? No myślę, że środowiska śląskie przede wszystkim powinny się zastanowić nad swoim udziałem w wyborach do Senatu, gdzie yy, i takie rozmowy trwają. W ramach paktu senackiego? Czy z opozycją? Być może, tak, być może to jest jedna z, jedno z rozwiązań, tak? Bo już w jakimś stopniu przećwiczone, ale jeżeli nie, być może całkowicie samodzielnie, yy, nad tym niewątpliwie się trzeba zastanowić i, i taki namysł trwa, a w, yy... Za w Katowicach? W miejsce, które. Po no, Marku Plurze? No, wszystko zależy oczywiście od tego, w jakich kandydatów też uda się pod ten górnośląski szyld pozyskać. Natomiast wybory samorządowe? No, Sejmik, jak sądzę, pod szyldem Ruchu Autonomii Śląska. Jerzy Gorzelik, lider Ruchu Autonomii Śląska właśnie był dziś z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Miłego dnia. Do zobaczenia i do usłyszenia.